Dzisiaj drużyna Unii postawiła nam trudne warunki. Myślę, że zadecydowała dzisiaj gra w przewagach, gdzie byliśmy troszeczkę słabsi. Mało nam dzisiaj rzeczy wychodziło. Przełomowy moment taki był, kiedy nasz obrońca strzelił słupek. Mógłby się wtedy mecz inaczej ułożyć. Dzisiaj akurat wypadło na Sobko. Na razie jest tak, że grają bramkarze po dwa mecze, także dzisiaj wypadło na Sobko. No, tak robimy, po dwa mecze każdy na razie broni. Początek meczu nie najlepszy w naszym wykonaniu. Graliśmy jakby jakoś bojaźliwie, bez zaangażowania. Później już od połowy pierwszej trakcji gra już zaczęła być coraz lepsza. Zresztą troszeczkę załapaliśmy się do gry, mieliśmy dwie przewagi, więc to automatycznie drużyna była w grze, mieliśmy parę okazji do strzelenia gola. Mecz, jak sam wynik 2-1 świadczy, że mecz był bardzo zacięty, emocjonujący do samego końca. Było dużo emocji, zwłaszcza w samej końcówce, gdzie goście mieli dwie przewagi, 6-5, to nie właściwie przewaga po wycofaniu bramkarza, ale później 6-4 przez 30 sekund. No, udało nam się dowieść zwycięstwo do końca, cieszymy się bardzo, potrzebujemy punktów, gonimy czwórkę, także każdy punkt dla nas, każde punkty, trzy właściwie są dla nas na wagę złota. Mieliśmy rzeczywiście dwie na pewno sytuacje do pustej bramki, zresztą sam Jarek Różański je miał. No tak bywa, czasami nawet ci najlepsi mogą mieć słabszy dzień, aczkolwiek nie można powiedzieć, że Jarek Różański miał słabszy dzień, troszeczkę może mało szczęścia. No, tak się zdarza, ten celownik trzeba nastawić, ale ważne, że zwycięstwo to jest najważniejsze, a jak to się mówi, zwycięstwo się nie sądzi.